Thank you.
mogli uczestniczyć w radościach Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Oto słowo Pańskie. Zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Opisanie tego wydarzenia w Ewangeliach jest bardzo plastyczne, ukazujące wiele osób, nie tylko osób, ale również i część nieba, które zaangażowane jest, aby zwiastować nam radość wielką. Święty Łukasz, chcąc przekonać, że to nie jest legenda, ale określone wydarzenie, umieszcza je w określonej przestrzeni historycznej i odnosi do spisu ludności, które zarządził Cezar August, a żeby jeszcze uwiarygodnić, mówi, że w tym czasie, kiedy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz, a jeszcze w innych częściach Pisma Świętego, możemy dokładnie określić za czasów panowania króla Heroda. I nawet nie szukając dalszych faktów w Biblii, ale opierając się na historii rzymskiej, możemy dokładnie określić czas, określić miejsce, a według opisu ewangelicznych okoliczności, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Został nam dany na jego barkach, spoczęła władza. Nazwano go przedziwny doradca, Bóg mocny, Książę pokoju. My możemy dodać do tej listy Emmanuel, Bóg z nami. To Chrystus, to dzieci betlejeńskie, na którym koncentruje się cały Stary Testament, do którego dąży nam dzisiaj łatwiej, bo patrząc z perspektywy tych 2000 lat, nie musimy się zastanawiać, nie musimy wertować ksiąg, gdzie go szukać, bo już żeśmy go znaleźli, bo już żeśmy go spotkali. I dalej opis ewangeliczny mówi, że aniołowie ukazali się pasterzom, którzy z lękiem wpatrując się w betlejemską noc otrzymują zapewnienie: nie bójcie się, zwiastuję wam radość wielką. Przyjście Chrystusa jest zapowiedzią wielkiej radości. Spotkanie z Chrystusem jest zapowiedzią radości. I to nasze adwentowe oczekiwanie kończy się radością. Ja jestem z wami, ja jestem pośród was, aby przynieść wam pokój, aby przynieść wam radość, aby ta radość zapanowała mimo tak wielu zwątpień, mimo tak wielu rozczarowań. Chrystus dzisiaj nam mówi: nie bójcie się, cieszcie się i radujcie, bo czas naszego oczekiwania, czas jest krótki i nie może się zamknąć na tych kilkudziesięciu, czy nawet chociażby 100 lata. Radujcie się, bo na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, w innym miejscu, mówi Chrystus, aby dać świadectwo prawdzie. Chrystus niesie również prawdę. Chrystus niesie pokój. Pamiętamy, jak często zwracał się tak jak do pasterza. I Chrystus przynosi nam również zbawienie. Na jego barkach spoczęła władza. On będzie sądził wszechświat. Zbierze te najcenniejsze, te drogocenne,
zbawienie, które nie tylko pozwoli Ci szczęśliwie przeżyć tu na ziemi, ale to zbawienie, które szczęśliwie otworzy Ci drogę do życia w niebie. Amen. Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg złota, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój stopień Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, stąd i z nieba i za sprawą Ducha Świętego, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i porządkuje życie i chwałę, co naszego Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera ożywienie i chwałę, który mówił przez proroku, wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w tę świętą noc, opromienioną blaskiem przychodzącego Zbawiciela. Pokornie proszę Ojca, aby Kościół Boży oświęcał wszystkich światem rozchodzącego się Chrystusa, który prosimy, za papieża Benedykta ukazywał światło Mesjasza przychodzącego. Ciebie prosimy, aby wśród nas tu zgromadzonych ukazała się godność Bożego Narodzenia. Ciebie prosimy, Ojcze, niech przyjście na świat Słowa Wcielonego rozproszy ciemności grzech i da nam światło Twojej prawdy przez Chrystusa, Pana naszego. Jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, której Najświętsza Maria Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jeszcze i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Weź i prosimy na dar Twojego Kościoła,
i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierzę w miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Benedykta, naszego biskupa Kazimierza i Edwarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoich podobnych, Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić.
prosimy na modlenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Za chwilę wrócimy do domu. Będziemy odpoczywać, świętować. Przypomnienie, że msza święta dzisiaj jeszcze o godzinie 8 rano i o godzinie 10:30, bo 17 przy świętej nie będzie. Żeby nie przedłużać, króciutko życzę Wam takich miłych, radosnych, przyjemnych, rodzinnych świąt, abyście przeżyli te chwile, ubogacając się i duchowo, i ubogacając się tak w rodzinach, między sobą, po sąsiedzku, żeby te święta już były zauważalne w naszych relacjach międzyludzkich. Chciałem też pozdrowić wszystkich, którzy nas oglądają, bo na Wami znacie, będą oglądać nas gdzieś poza granicami, dzięki tym elektronicznym mediom, więc pozdrawiamy tych naszych parafian, którzy może gdzieś daleko od rodzin, ale teraz łączą się z nami, razem się modlą, śpiewają, więc im też życzymy sił, zdrowia, błogosławieństwa i tej więzi, aby ta więź, mimo czasami odległości, ale aby zawsze była taka żywa, autentyczna i prawdziwa. Na dobre przeżywanie tych świąt przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan ze wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Thank you.